Teraz w niedzielę o 11.30 w TVN Turbo. Nie słyszałeś o nowych przepisach i dostałeś mandat? Zaskoczyły cię ceny benzyny? Przegapiłeś coś ważnego? Oglądaj raport i nie daj się więcej zaskoczyć. U nas znajdziesz wszystko, co najważniejsze w męskim świecie. Jedyny codzienny program motoryzacyjny. Teraz dłuższy i bogatszy. Raport. Od poniedziałku do piątku o 18.00 w TVN Turbo. A co to jest, 150? Tak, tak. To naprawdę bardzo unikalny model. Będzie druga. Będzie druga Lambretka? Będzie. No jak przystało na Toruń motocykle żużlowe. Tu się kocha żużel, prawda? Nie tylko kocha, ale się jeździ i lubią uczniowie nimi jeździć. No, nie dziwię się. No, dajecie uczniom do jazdy motocykle żużlowe? Zdarza się. Naprawdę? Jak... Musicie mieć do nich sporo zaufania. Oczywiście. Przecież to skręca w jedną stronę. Nie ma biegów, nie ma hamulca. Albo to byli przeważnie żużlowcy. Tak? No, dokładnie. I to oni też przeprowadzili wam te motocykle do szkoły? Dokładnie. Piękna sprawa. Co to jest za cross? A to taka mieszanka, którą skonstruował jeden z uczniów i po prostu miał silnik, miał zawieszenie i trudno powiedzieć, jakiej to marki, ale to samoróbka była. Gokart z lat 80. Nasze gokarty, które przyniosły nam mnóstwo pucharów. To kawał historii tutaj stoi w tym pomieszczeniu. Dokładnie. Nawet milicyjna teraz, policyjna, tak, MZ-ka. Tak, tak, tak. I to wszystko jeździ? Tak, jak było widać u góry. To nie wszystko jeszcze. Nie, jest. Absolutnie. Jest jeszcze jedno takie pomieszczenie? A, trzy. Naprawdę? Naprawdę. Możemy zobaczyć? Zapraszam. To niesamowite. Kolejna piwnica wypchana po brzegi motocyklami. I wszystko zabytkowe motocykle. W większości z okresu PRL-u. Waszymi motocyklami można zorganizować naprawdę całkiem niezły zlot. No jasne. No i co teraz się dzieje, kiedy uczniowie zdają egzaminy poza szkołą? Kiedy egzamin wygląda tak, jak wyglądają każde inne egzaminy na świecie, czyli zwykła kartka papieru i zwykły test. Co z tymi wszystkimi motocyklami? Nie ma kto robić teraz motocykli. To prawda. Ci uczniowie, którzy robili w większości te prace dyplomowe, zostali zarażeni tą piękną, starą motoryzacją. Tak. Nabrali praktyki takiej, jakiej nie nabiorą ci uczniowie, którzy dziś siedzą w klasach na górze. Prawda? Dokładnie. To szkoda, że zlikwidowali te dyplomy. Patryk, widziałeś chłopaków, którzy rzeczywiście tymi maszynami się i interesują, i lubią przy nich być, lubią pojeździć. Oni tak nawet z zazdrością patrzyli na tych swoich starszych kolegów, którzy wyjechali z muzeum swoją maszyną, odpalili, pojeździli po dziedzińcu. Tak, i ci młodzi też by to chcieli, ale to jest niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Od kogo to zależy? Może warto przywrócić te dyplomy? Przecież nie dość, że mają wiedzę, to mają frajdę, satysfakcję. Jak z nimi rozmawiałem, oni tego również chcą. To prawda, przy czym no, przepisy są takie, a nie inne i tych przepisów, sądzę, nie da się zmienić, bo są to przepisy unijne. Czyli tu w szkole w Toruniu tak naprawdę mieliście szczęście, że zaczęliście to w połowie lat 90. Tak. I udało się zebrać tyle, ile się udało. Dokładnie.